No i zacząłem pracować u wielebnego Jima Bakera. Wielebny Jim Baker miał w Karolinie posiadłość o nazwie Ziemia Święta i był to największy lunapork o tematyce biblijnej, jaki w życiu widziałem. Wielebny Baker miał również żonę, która nazywała się Tammy Faye Baker. Tammy Faye Baker wyglądała jak jedna z tych lalek, którymi małe dziewczynki lubią się bawić. Miała rzęsy długie na pół metra i czerwone rumieńce na polikach. Koło wielebnego Bakera kręciła się też inna kobieta, młodsza od Tammy Faye, która się nazywała Jessica Hahn i była sekretarką. A przynajmniej tak ją wielebny określał. Wiesz, Gump, powiada do mnie któregoś dnia, skoro takiemu tempakowi jak Walt Disney udało się odnieść sukces, to czemu mnie miałoby się nie udać? Zobaczysz, będę miał największy park ze wszystkich. Z całego świata będą się zjeżdżać wierni. 50 000 luda, albo i więcej dziennie. Odtworzymy tu każdą scenę z Biblii, każdą przypowieść, zgarniając po 20 dolców od łebka, wkrótce zarobimy miliardy. Jeśli o to chodzi, wielebny Baker się nie mylił. Wybudował w parku ponad 50 różnych atrakcji, a planował ich jeszcze więcej. Była na przykład atrakcja pod tytułem Mojżesz i gorejący krzak. Polegała na tym, że goście szli przez lasek, w którym urzędował facet przebrany za Mojżesza. Kiedy podchodzili bliżej, on naciskał coś nogą i nagle ogień strzelał w górę na 3 metry. Goście odskakiwali do tyłu, jakby zobaczyli diabła czy co, krzyczeli ze strachu i bardzo się radowali. Dalej był strumyk, gdzie niemowlak Mojżesz pływał owinięty ręcznikiem w plastikowej łódeczce. Atrakcja nazywała się Mojżesz w Sitowiu. Dalej było przejście przez Morze Czerwone. Wielebny Baker jakoś wykombinował, żeby wodę z jeziora coś wsysało pod ziemię i ludzie mogli przejść pod nie suchą nogą, jak kiedyś Izraelity. A po drugiej stronie jeziora stały wypuszczone na rehabilitację draby z więzienia dla psychicznych, przebrane za armię Faraona. A kiedy ludzie dochodzili na drugi brzeg, draby rzucały się za nimi w pogoń, a wtedy pompy szybko wpompowywały wodę z powrotem do jeziora i armia Faraona się topiła. Inne atrakcje też były. Był Jakub w sukni rozmaitych farb i sceny z życia biednego Hioba, który wycierpiał się jak mało kto. Kiedy jedna grupa zwiedzających przechodziła przez Morze Czerwone i woda wracała z powrotem na miejsce, następna mogła obejrzeć, jak Pan Jezus zamienia chleb w ryby. W ramach oszczędności karmiło się ryby chlebem, a kiedy były duże i grube, sprzedawało się je obok, w smażalni, o 15 dolców za porcję. Dalej był Daniel w lwiej jamie, Jonasz w brzuchu wieloryba. W poniedziałki, kiedy Ziemia Święta była zamknięta, właściciel pobliskiego baru wypożyczał z parku lwa i tresera. Płacił wielebnemu 50 dolarów za noc, a potem podpuszczał naiwniaków, żeby brali się z lwem za bary i zgarniał za to szmal. A wieloryb był sztuczny. Otwierał paszczę, połykał Jonasza, no i wszystko szło jak po maśle, dopóki wielebny nie odkrył za migdałkami rybska kilku butelek whisky. Okazało się, że za każdym razem, jak Jonasz lądował w brzuchu wieloryba, pociągał sobie łyka, a pod koniec dnia ledwo się trzymał na nogach. Najgorsze było to, że zanim wieloryb zatrzaskiwał pysk, Jonasz pokazywał publiczności język albo wypinał tyłek. Wszystko się wydało, kiedy dzieciaki zaczęły go naśladować i mamusie poskarżyły się wielebnemu. Ale największą atrakcją parku było w niebo wstąpienie Jezusa. Trochę przypominało to te skoki z wysokich mostów, kiedy skaczący ma przywiązany do nóg taki rozciągliwy sznur, a potem dynda nad ziemią. O tyle, że tu było odwrotnie. Człowiek w przebraniu Jezusa leciał ze 20 metrów do góry i tam znikał w kłębach mgły wytwarzanej przez jakąś machinę. Bo wyglądało to całkiem realistycznie, a za dodatkowe 10 dolców goście też mogli wstąpić do nieba. Któregoś dnia kaznodziej Baker mówi do mnie: Gump, chciałbym, żebyś wziął udział w naszej najnowszej atrakcji. Będzie to walka Dawida z Goliatem. Ja nawet nie musiałem zbytnio wytężać rozumu, żeby domyślić się, którego z tych dwóch mam odgrywać.
Myślałem, że rola Goliata będzie łatwa i przyjemna, ale wcale nie była. Ubrali mnie w nakrapianą kieckę, która udawała tygrysią skórę, dali tarczę i włócznie, a do pyska przykleili długą czarną brodę, a potem kazali, żebym ryczał, tupał i stroił groźne miny. Kiedy tak sroże się w najlepsze, pojawia się Dawid ubrany w pieluchy i zaczyna strzelać do mnie z procy. Dawida gra ten świr Hingley, który tak długo tłumaczył Wielebnemu, że naprawdę jest świernięty i nie powinien siedzieć za kratkami, że go Wielebny też wyciągnął na rehabilitację. I kiedy Hingley nie strzela do mnie z procy, to pisze listy do Jodie Foster i mówi, że Jodie to jego kumpelka. Kłopot w tym, że do strzelania z procy David Hingley używa prawdziwych kamyków. Czasami któryś trafia do celu i mówię wam, to boli, paskudztwo jak cholera. Odgrywamy naszą scenkę 5 albo 6 razy dziennie i pod wieczór mam ze 20 siniaków na ciele. Hinkleyowi ta zabawa sprawia frajdę, ale mnie nie za bardzo, więc po tygodniu czy dwóch idę poskarżyć się do Wielebnego. To niesprawiedliwe, mówię. Dlaczego ja mam w kółko obrywać kamieniami i chodzić posiniaczony, a o, w dodatku ten gnojek Hinkley już mi 2 razy nadłamał zęba. Czy nie mógłbym dla odmiany postrzelać sobie w niego? Ale Wielebny kaznodziej powiada, że nie, że robimy tak, jak jest w Biblii, a Biblia jest święta i nie można jej zmieniać. Kurde, flakin. Myślę sobie, ja bym tam pozmieniał, ale trzymam język za nadkruszonymi zębami, bo Wielebny mówi, że jak mi się nie podoba i nie chce dłużej grać Goliata, to proszę, proszę bardzo, droga wolna, mogę wracać do pierdla. Serce ściska mnie z tęsknoty za małym Forestem, za Jenny też i ogólnie czuję się bardzo opuszczony. Któregoś dnia nie wytrzymałem. Ziemia święta pękała w szwach, bo zjechały się tabuny ludzi i kiedy zgromadzili się, gdzie stałem, zacząłem ryczeć, robić groźne miny i wygrażać Dawidowi włócznią, a on zaczął walić do mnie z procy. I jeden z kamyków trafił mnie w łapę. Zaskoczony upuściłem tarczę i kiedy się po nią schyliłem, sukinsyn strzelił mi prosto w tyłek. No mógł chwilę poczekać, ale nie. Nie, złośliwiec jeden. I wtedy miarka się przebrała. Stał z głupim uśmiechem na pysku. O, jaki był z siebie zadowolony. Więc rzuciłem się na niego, chwyciłem go za pieluchę, podniosłem do góry, zakręciłem nim w powietrzu i go puściłem. Poszybował nad drzewami i wylądował w jeziorku, w którym Jezus obracał kawałki chleba w ryby. Lądowanie Dawida w jeziorze musiało spowodować jakieś zwarcie w tym głównym ustrojstwie, które kierowało wszystkimi atrakcjami w parku. Nagle włączyły się pompy. Morze Czerwone zaczęło się rozstępować. Ni z gruszki, ni z pietruszki buchnął w górę ogień przy gorającym krzaku i Mojżesz, który stał za blisko, zaczął się palić. Mechaniczny wieloryb wypłynął z jeziora na brzeg i kłapał szczękami, jak oszalały. To wybuchła istna pandemonia. Kobiety piszczały, bachory ryczały, mężczyźni spieprzali, gdzie pieprz rośnie. No, cały ten tumult zdenerwował Danielowego lwa. Zwierzę wyskoczyło z jamy i zaczęło ganiać w koło, jakby je pchły oblazły. A facet, który robił za Jezusa w niebo wstępującego, stał przy kiosku, popijał kolej, czekał, aż się zbierze więcej widzów, kiedy nagle liną szarpło i poleciał do nieba. Nie był odpowiednio przywiązany ani nic, więc po chwili wylądował w smażalni ryb w wielkim garnku pełnym gorącego tłuszczu. No, ktoś zadzwonił po policję, która natychmiast przyjechała i od razu puściła pałki w ruch. Tymczasem lew zawędrował w Sitowie, gdzie zaskoczył Wielebnego Bakera i jego sekretarkę Jessica Hahn, którzy coś tam robili na Golasa, wyskoczyli z Sitowia jako parzeni, a lew za nimi. I kiedy policja zobaczyła, co się dzieje, migiem aresztowała Wielebnego za obrazę moralności, no i odwiozła do paki. Ostatnie słowa Wielebnego kaznodzieja, zanim go gliniarze wepchli do suki, były skierowane do mnie. Gump, kretynie jeden, jeszcze mi za to zapłacisz. Po tej ucieczce na Golasa przed lwem Wielebny Jim Baker zakończył karierę kaznodzieja. Parę rzeczy wyszło na jaw i koniec końców władze wzięły go za jego świętobliwy tyłek i zamkły w ciupie na dobre. Teraz może tam rehabilitować 24 godziny na dobę nie tylko więźniów, ale i samego siebie. Wyglądało na to, że ja też wrócę za kratki, ale
tak się nie stało. Środki masowego przekazu zwęszyły, że w Ziemi Świętej wybuchły zamieszki i moje zdjęcie znów trafiło do gazet i do telepudła. Czekam na autobus, który ma mnie zawieźć z powrotem do Paki, kiedy nagle podlatuje do mnie jakiś gość i wywija mi pod nosem papierem. Mówi, że to mój nakaz zwolnienia. Facet jest elegancko odpicowany. Marynarka, spodnie na szelkach, wielkie białe zęby i wypastowane na glans buty. Wygląda na maklera. Gump, powiada do mnie, jestem twoim aniołem miłosierdzia. Nazywa się Ivan Bonzowski. Mówi, że próbował mnie znaleźć od czasu mojego wystąpienia przed Komisją Senacką w sprawie afery Iran-Kontras. Czy przeglądałeś dziś prasę? Pyta się. Nie, proszę pana. Więc może chciałbyś rzucić okiem, mówi i wręcza mi egzemplarz The Wall Street Journal. Tytuł artykułu brzmi Szaleniec sprawcą zamknięcia dochodowego Luna Parku. The Wall Street Journal. 40-kilkuletni mężczyzna, zwolniony niedawno z waszyngtońskiego więzienia dla psychicznie chorych, wpadł w szał w małym miasteczku w Karolinie, swoim zachowaniem wywołując ciąg zdarzeń, które doprowadziły do zwichnięcia kariery jednego z najbardziej szanowanych obywateli Karoliny i pozbawiły możliwości zarobkowych tysiące ciężko pracujących Amerykanów. Według naszych źródeł winowajca nazywa się Forrest Gump. Jest to człowiek o niskim ilorazie inteligencji, który wcześniej wywołał podobne zamieszki w Atlancie, w Coalville oraz w innych miastach. Gump, aresztowany za obrazy kongresu, został zwolniony z więzienia w ramach specjalnego programu rehabilitacyjnego zainicjowanego przez wielebnego Jima Bakera. Wielebny Jim Baker, żarliwy wyznawca amerykańskiego stylu życia, osobiście sprawował opiekę nad byłymi więźniami, których zatrudniał w swoim lunaparku związanym tematycznie z Ziemią Świętą. Występując w roli olbrzyma Goliata, Gump, mężczyzna pokaźnej postury, zaczął się wczoraj zachowywać w sposób, jak to określiło kierownictwo parku, bardzo nieodpowiedzialny. W pewnej chwili podniósł swojego biblijnego przeciwnika Dawida i cisnął go nad drzewami do jeziorka z mechanicznym wielorybem, który zdenerwowany tym przykrym zajściem rzucił się na zwiedzających. W zamieszaniu, jakie wybuchło, wielebny Jim Baker oraz jego sekretarka, panna Jessica Hahn, zaplątali się w sitowiu porastającym teren jednej z biblijnych atrakcji. Ostre pędy roślin zdarły z nich ubranie. Nagą parę zabrała radiowozem policja, co rzecznik Ziemi Świętej uznał za niefortunną pomyłkę. Kurde, flaki, same bzdety powypisywali w tym szmatławcu, ale nic. Ivan Bonzowski zabiera mi gazetę i mówi, Gump, podoba mi się twój styl. Miałeś szansę wsypać pułkownika Norfa i prezydenta, a jednak tego nie zrobiłeś. Osłaniałeś ich i wziąłeś na siebie całą winę. Oto, prawdziwie społeczna postawa. Mojej firmie przydałby się taki pracownik. A co to za firma? Pytam. On na to. Kupujemy i sprzedajemy różne rzeczy. Głównie akcje, obligacje, czasem spółki. Nie obracamy towarem jako takim, tylko papierami, ale po odbyciu kilku rozmów przez telefon i spisaniu paru umów zwykle lądujemy z kupą szmalu. Poważnie? Jasne, mówi Bonzowski. Nie ma nic prostszego. Wszystko opiera się na podłości, intrygach, drobnych oszustwach, cynkach, no i czystej kradzieży. Świat, w którym żyjemy, to jedna wielka dżungla, Gump, a ja jestem groźnym tygrysem. Co miałbym u pana robić? Pytam go. Ivan kładzie łapę na moim ramieniu i mówi, Gump, w nowojorskiej filii mojego biura maklerskiego otwieram nowy dział o nazwie Schindel. Chciałbym, żebyś został jego prezesem. A to mnie zdziwił. Prezesem? Ja? Dlaczego? Pytam. Z uwagi na twoją prawość i odwagę. Tylko wyjątkowo prawy człowiek potrafiłby stanąć przed komisją senacką, kłamać jak znud i wziąć na siebie winę za tego durnia Nolfa. Tak, Gump, szukałem kogoś właśnie takiego jak ty. Ile bym zarabiał? Pytam go. Krocie, Gump, krocie on na to. A co? Potrzebujesz pieniędzy? Każdy potrzebuje, nie? Mam na myśli prawdziwe pieniądze, sumy liczone w milionach, powiada Ivan. No, trochę by mi się przydało. Mówię, muszę opłacać szkołę małego Foresta, odkładać na jego studia, no i w ogóle... Małego Foresta? To twój syn? Pyta Ivan. Tak, jakby. Mówię, znaczy się, sprawuję nad nim opiekę. Chryste, Gump, tyle u mnie zarobisz, że będziesz mógł go posłać do wszystkich najlepszych szkół naraz. Choate, Andover, St. Paul's i Episcopal High. A kiedy umrzesz, zostanie mu tyle szmalu, że będzie mógł wysyłać koszulę do pralni we Francji. I tak rozpocząłem karierę na wysokim szczeblu. Po raz pierwszy w życiu zobaczyłem Nowy Jork. To było coś niesamowitego. Myślałem,
że na całym świecie nie ma tyle ludzi, co w tym jednym mieście. A były ich, kurde, miliony na ulicach. O, na chodnikach, w drapakach chmur, w sklepach. A jakie robili raban? Klaksony trąbiły, młoty pneumatyczne dudniły, syreny wyły i Bóg wie, co jeszcze. Czułem się, jakbym wylądował w mrowisku wśród mrówek, którym odbiła kompletna szajba. Najpierw Ivan Bonzowski zabrał mnie do swojej firmy, która mieściła się w jednym z tych dużych drapaków przy Wall Street. W środku siedziały setki ludzi. Wszyscy pracowali przy komputerach, wszyscy ubrani byli w koszule i krawaty i szelki i prawie wszyscy mieli zaczesane gładko do tyłu włosy i okrągłe druciane cyngle na nosach. Wszyscy co do jednego gadali przez telefony i palili cygara. A dymu? To było tyle, że w pierwszej chwili chciałem wzywać strażaków. Dobra, Gump, mówi Ivan, wytłumaczę ci, o co w tym wszystkim chodzi. Otóż staramy się zaprzyjaźnić z ludźmi, którzy prowadzą duże przedsiębiorstwa, a kiedy dowiadujemy się, że zamierzają wypłacić dywidendę albo przedstawić swój roczny bilans, że chcą sprzedać firmę, otworzyć filię albo uczynić cokolwiek, co mogłoby podnieść cenę ich akcji, wtedy szybko je skupujemy, nie czekając, aż wiadomość trafi do gazet i wszyscy skurwysyni z Wall Street będą mieli równe szanse na zysk. A jak się zaprzyjaźniacie z tymi ludźmi? Pytam go. O, to proste. On na to trzeba zaglądać do różnych restauracji, klubów i innych miejsc, do których te bubki lubią chodzić, fundować drinki, zapraszać na obiady, podsuwać dziewczyny, no i w ogóle włazić im w dupę. Czasem opłacamy któremuś pobyt w Aspen na nartach, czasem nad morzem w Palm Beach, ale o to się nie martw. Takimi rzeczami zajmują się inni, a ty po prostu masz być prezesem. Będziesz kontaktował się ze mną mniej więcej raz na pół roku. Zadzwonisz i zdasz mi relację. Z czego? Pytam. To się później okaże. Na razie pokażę ci twój gabinet. Przeszliśmy korytarzem do dużego, narożnikowego pokoju. W pokoju stało mahoniowe biurko, skórzane fotele, kanapy, a na podłodze leżał perski dywan. Z okien rozciągał się widok na miasto. Dalej na rzekę, po której pływały statki i parniki. W oddali widać było statuę wolności, która połyskiwała w blasku zachodzącego słońca. No, Gump, jak ci się podoba? Pyta mnie Ivan Bonzowski. Całkiem ładny widok, mówię. Całkiem ładny, kurwa, Gump. Wiesz, jaki płacę czynsz? $2000 za metr kwadratowy. To jeden z najdroższych punktów w mieście. No dobra. A teraz słuchaj, przydzielę ci osobistą sekretarkę, pannę Hudgens. Wygląda jak gwiazda filmowa. Co pewien czas będzie ci przynosić różne papiery do podpisania, a ty masz je podpisywać i to wszystko. I nie zawracaj sobie głowy czytaniem, bo to nudy na pudy. Ja uważam, że kadra kierownicza powinna jak najmniej wiedzieć o tym, co się dzieje w przedsiębiorstwie. No, nie sądzisz, że tak jest lepiej? No, nie wiem. Ja na to całe życie lądowałem w tarapatach, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Nie przejmuj się, Gump, mówi Ivan. Tym razem na pewno będzie inaczej. I choćby przez wzgląd na syna nie powinieneś zmarnować okazji, bo druga może się już nigdy nie nadarzyć. Obejmuje mnie ramieniem i szczerzy swoje wielkie zębiska. Masz może jakieś pytania? Pyta się. Tak, mówię. Gdzie jest ubikacja? Ubikacja? Ależ tu, za drzwiami, a co? Zastanawiałeś się, czy masz własną i czy będziesz musiał korzystać ze wspólnej na korytarzu? Nic się nie zastanawiałem. Ja na to po prostu chcę mi się siku. Trochę się Ivan zdumiał. O cóż, powiada, widzę, że lubisz walić prosto z mostu. No, to dobrze. Idź, skorzystaj z toalety, poczekam na zewnątrz. A więc skorzystałem. A korzystając, dumałem nad tym, czy mądrze robię, że zadaję się z Ivanem Bonzowskim. W końcu inni przed nim też mnie bajerowali. I gówno z tego wyszło. Wreszcie Ivan wziął i poszedł. A ja zostałem sam w swoim nowym gabinecie. Patrzę na biurku. Stoi wielka miedziana tabliczka. Na niej pisze prezes. Forrest Gump. Rozsiadam się wygodnie
w miękkim, skórzanym fotelu, kładę giry na blacie, kiedy nagle drzwi się otwierają i do pokoju wchodzi piękna, młoda kobitka. Ja domyślam się, że to panna Hudgens. O, panie Gump, mówi. Witam w nowym dziale Iwana Bonzowskiego. Patrzę na pannę Hudgens i myślę sobie, kurde, flaki, jest na co popatrzeć. Z wrażenia aż mi zęby dzwonią, bo jest to wysoka brunetka o niebieskich oczach, szerokim uśmiechu i tak krótkiej spódniczce, że przy najmniejszym skłonie cała jej pupka będzie na widoku. Czy przynieść panu coś do picia? Pyta się mnie. Kawę albo... Nie, dziękuję bardzo, odpowiadam grzecznie. Gdyby pan jednak zmienił zdanie, a może kolę albo whisky z wodą? Dziękuję, naprawdę nic mi nie potrzeba. Mówię, w takim razie może chciałby pan obejrzeć swoje nowe mieszkanie? Ona na to, moje co? Dziwię się. Mieszkanie, ponieważ pełni pan funkcję prezesa, pan Bonzowski wynajął dla pana apartament. Serio? Pytam, myślałem, że tu będę spał, mam kanapę, własną ubikację. Ależ panie Gump, oburza się pan na Hudgens. Skądże? Znowu pan Bonzowski prosił mnie, żebym znalazła dla pana odpowiednie lokum na 5. alei, takie, w którym mógłby pan podejmować gości. Ja? Podejmować gości? Jakich gości? O różnych, mówi pan na Hudgens. To co? Będzie pan gotów do drugi za... powiedzmy za jakieś pół godzinki? Pewnie. Już jestem gotów. A jak się dostaniemy na tę 5. aleję? Pytam, jak to jak? Dziwi się moja sekretarka. Pańską limuzyną oczywiście. Po chwili jesteśmy na ulicy i wsiadamy do wielkiej czarnej limuzyny. Myślę sobie, kurde, taki długi wóz w życiu nigdzie nie skręci. Ale okazuje się, że kierowca, któremu na imię Eddie, to bardzo zdolny chłopak. Tak sprytnie laseruje po chodnikach pomiędzy taksówkami i pojezdni, że po kilku minutach, rozpędziwszy ludzi na Madison Avenue, zajeżdża na miejsce. Budynek, przed którym stajemy, to wielkie gmaszysko z białego marmuru, z markizą nad drzwiami, portierem w drzwiach. No, portier ma na sobie uniform taki... No jak na starych filmach. Na ścianie na zewnątrz pisze Helmsley Palace. Domyślam się, że to nazwa budynku. W wejściu mijamy się z wyfutrzoną kobietą, która idzie z pudlem na spacer. Kobieta gapi się na nas podejrzliwie. Potem mierzy mnie od czubka nogi do czubka głowy. No i nie dziwota, bo wciąż ubrany jestem w strój Goliata. Wysiadamy z windy na 18 piętrze. Panna Hudgens wyciąga klucz i... O kurdasz, nie wierzę własnym oczom. Wchodzimy do pałacu. Kryształowe żyrandolfy, ogromne lustra w złotych ramach, na ścianach malowidła, dalej kominki, eleganckie meble, stoliki, na nich książki z lustracjami, drewniana biblioteczka na podłodze, piękne dywany, w rogu barek. Chce pan obejrzeć sypialnię? Pyta mnie panna Hudgens. Z wrażenia nie mogłem wydukać ani słowa, więc nic nie powiedziałem, tylko kiwłem łbem. Przeszliśmy do sypialni i mówię wam, to dopiero było coś. Przykryte kapą łóżko dla wielkoluda, kominek, wbudowane w ścianę telepudło. Panna Hudgens mówi, że można na nim oglądać to kanałów. Łazienka też dech zapiera. Marmurowe podłogi. Złote krany. I schowany za szklaną taflą prysznic, z którego woda leci na wszystkie strony. Są nawet dwa kible. No tyle, że jeden wygląda jakoś tak nietypowo. Co to? Na wszelki pytam się panny Hudgens. Bidet. Ona na to... Co się do niego robi? Nawet nie ma deski, mówię. Panna Hudgens waha się przez chwilę. Lepiej niech pan korzysta z tego drugiego, mówi wreszcie. O bidetach porozmawiamy kiedy indziej. Muszę przyznać, że chałupa robiła wrażenie. Myślę, że prędzej czy później spotka pan tę miłą panią, która jest właścicielką budynku.
powiada moja sekretarka, nazywa się Leona Helmsley i przyjaźni się z panem Bonzowskim. Następnie panna Hudgens powiedziała, że musimy się wybrać na zakupy po ubranie, które byłoby godne prezesa działu w firmie pana Bonzowskiego. No, dobra. Prowadzi mnie do sklepu o nazwie Mr. Squeegees. W drzwiach wita nas pan Squeegee we własnej osobie. Mały, łysy grubas z wąsami jak Hitler. O, pan Gump? Oczekiwałem pana. Pan Squeegee dwoi się i czworzy. Okazuje dziesiątki garniturów, marynarek i spodni. O, różne kroje, materiały, krawaty. A nawet skarpety i majty. I za każdym razem, jak coś mi się podoba, panna Hadzień skręci nosem. Nie, 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 to zupełnie nie pasuje. Wybiera i wybiera coś zupełnie innego. Wreszcie pan Squeegee ustawia mnie przed lustrem i bierze miarę na spodnie. No, no. Ależ z pana wspaniały okaz samca, mówi. Nie da się tego ukryć, wtrąca panna Hudgens. A swoją drogą, panie Gump, po której stronie się pan nosi? Ja za Chiny nic nie kapuję. Po której stronie czego? Czy nosi się pan po prawej, czy po lewej? Pyta pan Squeegee. W dalszym ciągu nic nie kapuje. I po tej, mówię, po prostu się noszę i już. O, no tak, tak, on na to, ale niech pan szykuje na dwie strony, radzi mu panna Hudgens. Widać, pan Gump lubi pogrywać w kieszonkowy bilard. W porządku, zgadza się krawiec. Nazajutrz Eddie przyjechał pod dom limuzyną i zawiózł mnie do biura. Ledwie wszedłem, kiedy do gabinetu wpada Ivan Bonzowski i mówi: zapraszam cię później na obiad, chcę ci kogoś przedstawić. Przez cały ranek podpisywałem jakieś papiery, co mi znosiła panna Hudgens. Pewnie podpisałem ze 20 czy 30 różnych świstków. Do paru nawet zajrzałem, ale zupełnie nie mogłem się pokapować. O co w nich chodzi? Koło południa brzuch mi się rozburczał jak 100 diabłów i zacząłem marzyć o maminej zapiekance z krewetków. Brakowało mi mamy i jej kuchni. Niedługo później zjawia się Ivan i mówi, że pora ruszać na obiad. Jedziemy limuzyną do restauracji The Four Seasons. Kelner zaprowadza nas do stolika, przy którym siedzi wysoki chudziak w garniturze i szczerzy się jak jakiś wilk czy co. Chciałbym ci przedstawić mojego przyjaciela, mówi do mnie Ivan. Przyjaciel wstaje i wyciąga łapę. Nazywa się Mike Mulligan. Okazuje się, że Ivan Bonzowski prowadzi z Mulliganem interesy. Mulligan jest maklerem, ale handluje tylko takimi obligacjami, które, jak powiada, przynoszą duży zysk, a w razie niepowodzenia ogromne straty. Widać, lubi ryzyko w przeciwieństwie do mnie, bo ja tam nie jestem żaden ryzyk fizyk. W każdym razie domyślam się, że ten Mulligan to duża szyszka. Po wstępnych uprzejmościach Ivan z Mulliganem przechodzą do sedna rzeczy. A więc Gump, powiada Bonzowski, raz na jakiś czas Mike do ciebie zadzwoni i poda ci nazwę jakiegoś przedsiębiorstwa. Chciałbym, żebyś ją zapisał na kartce. Na wszelki wypadek, żeby nie było żadnych pomyłek, Mike przeliteruje ci nazwę. Po zakończeniu rozmowy przekaż kartkę pannie Hudgens. Ona będzie wiedziała, co z nią zrobić. Tak, a co? Pytam. Im mniej wiesz, tym lepiej, mówi Ivan. Czasem z panem Mulliganem wyświadczamy sobie drobne przysługi. Na przykład zdradzamy sobie sekrety. Rozumiesz? Puszcza do mnie wielkie oko. Myślę sobie, kurde, balas, coś mi w tym wszystkim śmierdzi. Właśnie zamierzam im to powiedzieć, kiedy nagle Ivan tak mnie zaskakuje, że mi szczęka opada na kolana. Zastanawiałem się, Gump, nad twoją pensją. Należy ci się przyzwoite wynagrodzenie, takie, żebyś mógł posyłać syna do dobrej szkoły i czuł się finansowo zabezpieczony. Co myślisz o sumie 250 tysięcy rocznie? Co?
Myślę, nic, zamurowało mnie. Owszem, dawno temu całkiem sporo zarabiałem, ale 250 tysięcy to naprawdę kupa szmalu jak dla idioty. Przez chwilę siedziałem bez słowa, a potem skinęłem magu, że niby się zgadzam. W porządku, ucieszył się Iron Bonzowski. Więc umowa stoi. A pan Mike Mulligan tylko się uśmiechnął, jak głodna pchła na widok tłustego kota. No, przez następnych parę miesięcy zasuwam jak mały parowozik. Łapa niemal mi odpada od podpisywania dokumentów dotyczących fuzji, kupna, wykupna, wyprzedaży opcji takich, siakich, owakich, nijakich. Któregoś dnia natykam się w holu na Ivana, idzie i rechocze jak kto głupi. Wiesz, Gump, mówi do mnie, lubię takie dni jak dzisiejszy. Wykupiliśmy 5 linii lotniczych. 3 zamknąłem, 2 zmieniłem nazwy, a durni pasażerowie nawet się nie domyślają, co jest grane. Wsiedli do wielkiego stalowego cygara, zapięli pasy, prują 900 km na godzinę i nie wiedzą, że wylecieli samolotem jednej linii, a dolecą zupełnie innej. To mi się podoba. Pewnie się zdziwią. Mówię, ale nie tak jak ci, co lecą liniami, które zamknąłem. Mówi Ivan i trzęsie się ze śmiechu. Nadaliśmy przez radio wiadomość dla pilotów, że mają natychmiast lądować na najbliższym lotnisku i wysadzić wszystkich pasażerów. Jezu, już to sobie wyobrażam. Myśli jakiś cymbał, że leci do Paryża, a nagle ląduje w Tule na Grenlandii. Albo ktoś wybiera się do Los Angeles, a tu nagle musi wysiąść w Montanie. Wisconsin, czy diabli wiedzą gdzie? Nie będą źli? Pytam. Chrzanie, to Gump. Na tym polega dobry stary kapitalizm. Czego można chcieć więcej? Trzeba konsolidować interesy, wywalać ludzi z roboty, napędzać im strachu, a kiedy nie patrzą, dobierać się im do kieszeni. O to w tym wszystkim chodzi, mój drogi. No, i tak się to ciągło. Ja podpisywałem różne papiery, a Ivan z Mulliganem coś tam kupowali i sprzedawali. Powoli zacząłem rozkoszować się życiem w Nowym Jorku. Oglądałem sztuki na Broadwayu. Chodziłem do ekskluzywnych klubów i na imprezy dobroczynne w Tavern on the Green. Chyba nikt w Nowym Jorku nie gotował w domu. Wszyscy codziennie łazili do restauracji i pałaszowali dziwnie wyglądające potrawy, które kosztowały tyle, co cała szafa nowych ubrań. Mnie akurat ceny nie przeszkadzały, bo zarabiałem fortunę. Na ogół towarzyszyła mi panna Hudgens, zresztą to ona wyciągała mnie na tej imprezy i mówiła, że Ivan chce, żeby mnie widywano na mieście. No więc daje się widywać. Nie ma tygodnia, żeby nie pisali o mnie w rubryce towarzyskiej. Często też drukują moje zdjęcie. Panna Hudgens mówi, że w Nowym Jorku są 3 gazety. Gazeta dla mądrych, gazeta dla głupich i gazeta dla kretynów. Ale każdy, kto jest kimś, czyta wszystkie 3, żeby sprawdzić, czy w którejś o nim przypadkiem nie piszą. Któregoś wieczoru byliśmy na wielkim balu dobroczynnym. Kiedy bal się skończył, Eddie odwiózł mnie do domu, a potem miał odwieźć pannę Hudgens, ale tym razem panna Hudgens wysiada ze mną z limuzyny i mówi, żebym ją zaprosił na drinka. Nie wiem, dlaczego nie może się napić u siebie, ale nieładnie jest odmawiać kobiecie, więc ruszamy razem do windy. Kiedy wchodzimy do mieszkania, panna Hudgens najpierw nastawia jakąś muzykę, potem idzie do barku, nalewa sobie szkocką bez wody i kostków lodu, następnie zrzuca buty i rozsiada się na kanapie w pozycji prawie leżącej. Może byś mnie pocałował? Mówi. No to podchodzę i cmokam ją w polika, ale ona chyba chce czegoś więcej, bo chwyta mnie i przewraca na siebie. Zaczekaj, Forrest, powąchaj. Wyjmuje fiolkę i wysypuje na czubek paznokcia ciupkę białego pyłku. Pytam, po co? Dobrze się poczujesz, ona na to silny, jurny. Dlaczego mam się tak czuć?
Nie zadawaj pytań, Forrest. Po prostu powąchaj i już. Jak ci się nie spodoba, możesz tego więcej nie robić. Wcale nie miałem ochoty nic wąchać, ale biały pyłek wyglądał niegroźnie. Zresztą było go tyle, co kot. Napłakał, więc wciągłem go do nosa i zaraz kichłem. Nawet nie wiesz, Forrest, jak długo czekałam na tę chwilę, powiada pan na Hudgins. Pragnę cię. Ja na to myślałem, że łączą nas tylko stosunki zawodowe. No właśnie, czas je skonsumować, mówi ona i dyszy mi do ucha, a potem ściąga mój krawat i zaczyna mnie obłapiać. To tu, to tam. Zupełnie nie wiedziałem, co robić. Niby słyszałem, że nie należy zadawać się intymnie z osobami, z którymi się pracuje, bo jak powiadał porucznik Dean, zły to ptak, co własne gniazdo kala, ale no właśnie, miałem problem. Po pierwsze, panna Hudgins była bardzo piękną kobietą, a ja z żadną ani piękną, ani brzydką od dawna nie byłem sam na sama. Po drugie, nie odmawia się kobiecie. Wynajdowałem różne usprawiedliwienia i wymówki i po chwili razem z panną Hudgins kotłowałem się w łóżku. A kiedy było po wszystkim, panna Hudgins zapaliła papierosa, ubrała się i wyszła, a ja zostałem sam. Wcześniej rozpaliła ogień w kominku, więc było nastrojowo, szczapki się żarzyły i w ogóle, ale nie czułem się dobrze i błogo. Przeciwnie, czułem się samotny i wystraszony. Leżałem w łóżku, gapiłem się w ogień i dumałem nad tym, jakie będzie to moje życie w Nowym Jorku, kiedy nagle zobaczyłem w płomieniach twarz Jenny. No i co, ważniaku, pewnie jesteś z siebie dumny? Pyta się mnie. Nie, zupełnie nie. Właściwie to żałuję, słowo daję. Wcale nie chciałem iść z panną Hudgins do łóżka. Nie o tym mówię, Forrest, powiada Jenny. Nawet by mi do głowy nie przyszło oczekiwać, że zostaniesz mi wierny. Przecież jesteś facetem z krwi i kości. Masz swoje potrzeby. Nie, nie to miałam na myśli. Więc co? Pytam. Twoje życie, Matołku. Ona na to zastanów się, co tu robisz. Kiedy ostatni raz widziałeś się z małym Forrestem? Dzwoniłem do niego kilka tygodni temu i wysłałem mu trochę pieniędzy. Myślisz, że do tego sprowadza się rola ojca? Że wystarczy czasem zadzwonić i wysłać czek? No nie, ale co mam robić? Muszę zarabiać na życie. Gdzie ja znajdę pracę? Ivan przynajmniej płaci mi fortunę. Tak? A wiesz za co? Czy chociaż domyślasz się, jakie dokumenty codziennie podpisujesz? Nie, ale tak ma być. Pan Bonzowski mówił, że im mniej wiem, tym lepiej. No właśnie. Obawiam się, Forrest, że czeka cię przykra niespodzianka. Aha, jeszcze jedno. Pewnie również nie wiesz, co to był ten biały proszek, który wciągnąłeś do nosa? No, nie bardzo, mówię, ale mimo to go spróbowałeś. I po co? Oj, Forrest, tyle razy ci mówiłam, że może nie grzeszysz zbytnim rozumem, ale jesteś mądrzejszy, niż się ludziom wydaje, a ty koniecznie starasz się udowodnić, że się mylę. Wiesz, w czym tkwi twój problem? W tym, że nie myślisz, że nie zastanawiasz się, zanim coś zrobisz. Rozumiesz? Trochę liczyłem na twoją pomoc. Przecież mówiłam, że nie mogę ciągle cię mieć na oku. Ona na to. Sam musisz się o siebie troszczyć, Forrest, a przy okazji zacząć się bardziej troszczyć o syna. Mamie przybywa lat, nie można wszystkiego zostawiać na jej głowie. Zresztą chłopcu w tym wieku potrzebny jest tatuś. No, dobrze, ale co mam robić? Pytam. Chcesz, żebym go ściągnął tutaj? Może jestem głupi, ale na głowę nie upadłem. Nowy Jork to nie miejsce, żeby wychowywać dzieciaka. Żyją tu albo same bogacze, albo sama biedota. Nie ma ludzi normalnych, takich pośrodku i nie liczą się żadne wartości, tylko pieniądze i inne takie bzdety, na przykład czy gazety piszą o tobie, czy nie. W takim świadku się obracasz. Nie pomyślałeś, że żyjesz z klapkami na oczach? Miasto ma również inne oblicze. W końcu wszędzie są ludzie dobrzy i źli. Po prostu robię to,
Co mi Bonzowski każe, mówię. Kiedyś robiłeś to, co ci dyktowało sumienie. Nie wiedziałem, jak zareagować. Nagle twarz Jenny zaczęła znikać w płomieniach. Jenny, poczekaj! Zawołałem. Dopiero zaczęliśmy sobie wyjaśniać pewne rzeczy. Nie odchodź, Jenny. Przecież byłaś tu tylko kilka minut. Dobranoc, Forest. Ona na to karaluszki do poduszki. I po chwili całkiem się rozpłynęła. Usiadłem na łóżku. Łzy naleciały mi do oczu. Byłem zupełnie sam. Nikt mnie nie rozumiał. Nawet Jenny. Miałem ochotę naciągnąć kołdrę na łeb i nigdy więcej nie wstawać, ale po jakimś czasie dźwigłem się na nogi, ubrałem i poszłem do biurka. Na biurku leżał stos papierów, które panna Hudgens zostawiła mi do podpisu. W jednej sprawie Jenny miała rację. Powinienem spędzać więcej czasu z małym Forestem. No więc umówiłem się z panią Karn, że dzieciak przyleci do mnie na kilka dni. Przyleciał w piątek Eddie, odebrał go z lotniska. Myślałem, że limuzyna zatka małemu dech. Nie zatkała. Wszedł do mojego gabinetu ubrany w dżinsy i bawełniany podkoszulek. Rozejrzał się i z miejsca oświadczył, że wolał świńską farmę. Dlaczego? Pytam. Bo mi się tu nie podoba. Widok z okna owszem jest ładny, ale co z tego? Ja tu pracuję, zarabiam. Jak? Podpisuję dokumenty. Całe życie będziesz podpisywał? Pyta się mnie. Nie wiem. Mówię, dobrze mi płacą. Mały Forest pokręcił głową i podszedł do okna. Co to? Pyta, statua wolności? We własnej osobie. Mówię, nie mogę się nadziwić, jak bardzo urósł. Jaki ładny zrobił się z niego chłopaczek. Ma około 1,50 m wzrostu, jasne włosy, takie jak Jenny i jej niebieskie oczy. Chcesz ją obejrzeć? Pytam go. Kogo? No ją, statuę wolności. Może, mówi. To dobrze, bo zabieram cię na zwiedzanie miasta. Przez kilka najbliższych dni obejrzymy wszystko, co jest do zobaczenia. I zaczęliśmy zwiedzać. Najpierw obejrzeliśmy sklepy na Piątej Alei, potem Statuę Wolności, potem Empire State Building, skąd mały Forest chciał coś zrzucić, żeby zobaczyć, jak długo będzie spadało, ale mu nie pozwoliłem. Potem grobowiec Granta, potem Broadway, gdzie jakiś gość się obnażał, a na końcu park centralny. Tyle, że tam byliśmy krótko, bo to ulubione miejsce bandytów. Przejechaliśmy ze dwie stacje metrem i wysiedliśmy przy 59. Stamtąd poszliśmy do hotelu Plaza napić się coli. Rachunek wyniósł 25 dolców. Kupa szmalcu, powiedział mój syn. Ale nas stać, odpowiedziałem. Dzieciak pokręcił głową i ruszył do wyjścia. Widziałem, że nie najlepiej się bawi, ale co mogłem na to poradzić? Nic, kurde, żadne sztuki go nie interesowały. Największy sklep z zabawkami też nie. W Metropolitan Museum przez chwilę patrzył zaciekawiony na coś, co przypominało grobowiec egipskiego króla Tutka, czy... No jak mu tam, ale... Potem oświadczył, że to tylko sterta starych kamulców i znów weszliśmy na ulicę. Wreszcie odwiozłem go do domu, a sam wróciłem do biura. Kiedy panna Hodgins przyniosła mi kolejny stos papierów do podpisania, zapytałem ją o radę. O, może chciałby popatrzeć na znanych ludzi. Gdzie ja ich znajdę? Spytałem. Jak to gdzie? W Lanes. Co to? Najmodniejsza restauracja w mieście. Jedyna w swoim rodzaju. Więc poszliśmy do restauracji pani Lane. Zjawiliśmy się punkt 5, bo o tej porze większość ludzi jada, ale restauracja pani Lane świeciła pustkami. Poza tym lokal wcale nie był elegancki ani nic. I w ogóle niczym się nie wyróżniał. Po sali pałętało się kilku kelnerów, a przy końcu baru siedziała sympatyczna grubaska i robiła jakieś obliczenia. Pomyślałem sobie, że to
Właśnie, Elaine. Zostawiłem małego Foresta przy drzwiach, a sam poszedłem się przedstawić i wyjaśnić, po co przyszedłem. No tak, powiada Elaine, ale trochę za wcześnie się pan zjawił. Goście zaczną się schodzić dopiero za jakieś 5 godzin. Tak? To co? Najpierw jedzą gdzie indziej, a potem tu przychodzą? Nie, głuptasie. Ona na to. Przychodzą wtedy, kiedy kończy się bankiet, premiera albo wernisaż. Jesteśmy czynni prawie do rana. A czy ja z synem moglibyśmy teraz coś zamówić? Oczywiście, proszę bardzo. A nie wie pani przypadkiem, jacy sławni ludzie wpadną dzisiaj? Pytam. O, pewnie ci sami, co zwykle. Ona na to. Barbara Streisand, Woody Allen, Kurt Vonnegut, George Plimpton, Lorin Bacall, może Paul Newman albo Jack Nicholson, jeśli akurat są w mieście. Oni wszyscy tu przychodzą? Tak, dość często zaglądają, ale uprzedzam, mamy jedną zasadę, której bezwzględnie należy się trzymać. Nie wolno podchodzić do stolików, przy których siedzą sławy, i zawracać im głowy. Mówi pani Elaine, nie można robić żadnych zdjęć ani nagrywać rozmów, jasne? Może pan usiąść przy tamtym dużym, okrągłym stole. Nazywamy go stołem rodzinnym. Jeśli przyjdzie ktoś sławny, kto akurat nie będzie z nikim umówiony, posadzę go obok i będzie mógł pan porozmawiać. Więc usiedliśmy we dwóch, mały Forrest i ja, przy dużym stole rodzinnym. Zjedliśmy kolację, zamówiliśmy jeden deser, potem drugi, ale gości w restauracji wciąż było zaledwie garstka. Mały Forrest wiercił się i ziewał, ale chciałem czymś zaimponować synowi. Ci sławni ludzie, to była moja ostatnia deska. Dzieciak już zasypiał z nudów, kiedy drzwi otwierają się i kto wchodzi? Elizabeth Taylor we własnej osobie. No i wreszcie lokal zaczął się zapełniać. Zjawili się Bruce Willis, Donald Trump i gwiazda filmowa Cher. Potem George Plimpton z przyjacielem, niejakim panem Spinellim. O, i pisarz William Styron. Następnie Woody Allen z całym dworem. I pisarze Kurt Vonnegut, Norman Mailer i Robert Ludlum. Różne sławy się schodzą, wszystkie odpicowane w drogie ciuchy i futra. Tłumaczyłem synkowi, kto jest kto, bo o wielu z nich czytałem w gazetach. Niestety wszyscy są z kimś poumawiani, siedzą ze sobą, a nie z nami. Po jakimś czasie pani Elaine przysiada się do naszego stolika, pewnie żebyśmy nie czuli się zbyt samotni i sposponowani. Przykro mi, powiadam, ja mam nadzieję, że uda mi się kogoś wam dosadzić. No, trudno, mówię, ale skoro nie możemy pogadać z nikim sławnym, może chociaż pani nam powie, o czym oni gadają między sobą. Chciałbym, żeby mały Forrest miał jakie takie pojęcie o nowojorskich znakomitościach. O czym gadają? Gwiazdy filmowe na pewno o sobie, mówi pani Elaine, a pisarze... Pytam, pisarze, pewnie o tym, co zawsze, o bejsbolu, pieniądzach i dupach. W tym momencie w drzwiach staje jakiś facet i Elaine macha do niego, żeby się do nas przysiadł. Panie Gump, zwraca się do mnie gospodyni, przedstawiam panu Toma Hanksa. Miło mi, mówię, po czym przedstawiam mu mojego syna. Widziałem cię w telewizji, mówi do Hanksa mały Forrest. Pan jest aktorem? Pytam gościa. Tak, odpowiada Tom Hanks. A pan? No więc zacząłem mu streszczać swoje liczne kariery. Przez jakiś czas Hanks słuchał w milczeniu, a potem mówi do mnie: barwne wiódł pan życie, panie Gump. Ktoś powinien nakręcić o panu film. Tam, mówię, kogo obchodzi los idioty? Nigdy nic nie wiadomo, mówi Hanks. Życie jest jak pudełko czekoladek. A propos czekoladek, może się pan poczęstuje? Mam tu całą bombonierkę. Nie, dziękuję. Nie przepadam za czekoladkami. Tom Hanks przygląda mi się jakoś dziwnie. Poznać głupiego po czynach jego, mówi. Po czym wstaje i odchodzi do innego stolika. Następnego dnia w biurze panuje straszne zamieszanie. O Boże, krzyczy pan na Hadzins. Aresztowali pana Bonzowskiego. Kto?
Pytam się jej. Policja! Ona wrzeszczy w odpowiedzi. Kto inny aresztuje ludzi? Zabrali go do więzienia. Za co? Pytam. Jak to za co? Za szwindel! Za szwindel! Ryczy panna Hadzic. Przecież to ja odpowiadam za szwindel. Mówię. Ja jestem prezesem. Dlaczego mnie nie aresztowali? Nie martw się, frajerze. Jeszcze nic straconego. Obejrzałem się do tyłu. Głos, który to powiedział, należał do rosłego detektywa. Facet stał u drzwiach, a za nim stało dwóch typów w mundurach. Wyglądał mało sympatycznie. No, dobra, marsz do radiowozu, grzecznie, spokojnie to. Nie będziesz miał kłopotów. Gówno prawda. Poszłem grzecznie, spokojnie, a kłopoty... No i tak miałem. I znów trafiłem do pierdla. Mogłem się niby spodziewać, że to moje prezesowanie długo nie potrwa, ale nie spodziewałem się, że wybuchnie afera aż na tyle fajerek. No, jak się gniarze rozkręcili, to aresztowaniom końca nie było. Nie tylko zamkli w pace mnie i Ivana, ale również Majka Maligana i pełno innych osób. Pannę Hadzins też. Pozwolili mi wykonać jeden telefon, więc zadzwoniłem do małego Foresta i powiedziałem, że nie wrócę wieczorem na kolację. Nie miałem serca powiedzieć mu, synku kochany, tatuś znów jest w ciupie. Ivan przebywa w sąsiedniej celi. Wcale się nie gnębi, przeciwnie, jest wesoły jak szczygieł, co mnie trochę dziwuje. No, Gump, powiada, czas najwyższy, żebyś odstawił swój numer. Jaki numer? Pytam go. Taki sam, jaki odstawiłeś, kiedy oskarżono Norfa. Bierz winę na siebie. Kłam i osłaniaj. Kogo? Pytam. A jak myślisz, idioto jeden, on na to? Mnie! Do jasnej cholery. A po co uczyniłem cię prezesem działu szwindel? No, ze względu na twoją prezencję i wyjątkowy intelekt? Nie, fujaro. Zatrudniłem cię, żebyś w razie wpadki nadstawiał za nas karku. Aha. Mówię, kurde, powinienem był wiedzieć, że jest jakiś haczyk. Przez następnych kilka dni przepytują mnie setki różnych gliniarzy, prawników i speców z agencji finansowych, a ja ani mru-mru. Trzymam gębę na kłódkę, więc oni szaleją z wściekłości, ale nic nie mogą zrobić. Tyle się ich wokół kręci, że zupełnie nie umiem się połapać, którzy reprezentują nas, to znaczy... mnie, Ivana Bonzowskiego i Majka Maligena, a którzy chcą nam dokopać, ale wszystko jedno, bo i tak nic nie mówię. Siedzę cicho, jak truś w podmiotku. Któregoś dnia strażnik mówi mi, że mam gościa. Idę do sali widzeń, patrzę, a tam znów czeka mały Forest. Skąd się dowiedziałeś? Pytam go. Trudno się było nie dowiedzieć. On na to. Wszyscy o tym trąbią. Prasa, telewizja. Ludzie mówią, że to największy skandal od czasu afery korupcyjnej w Tit pod Dum. Gdzie? Nieważne, mówi dzieciak. Chciałem ci powiedzieć, że poznałem właścicielkę domu, panią Leonę Hemsley. Tę, która miała być taka miła. I co? Dobrze się tobą opiekuje? Pytam. Jasne. Wyrzuciła mnie na bruk... Powiada mały, co? Obu nas wyrzuciła, powiedziała, że nie życzy sobie, aby w jej domu mieszkał jakiś aferzysta. Jak sobie radzisz? Znalazłem pracę przy zmywaniu naczyń, mówi dzieciak. Słuchaj, poszukaj mojej książeczki czekowej. Mam trochę grosza w banku, starczy ci na opłacenie mieszkania, dopóki nie będziesz musiał wrócić do Mobil. Może nawet starczy na wpłacenie za mnie kaucji? Dobra, mówi mały Forest. Ale tym razem naprawdę wpakowałeś się w gówno. No cóż, ma dzieciak rację. Po wpłaceniu kaucji wyszłem na wolność, ale daleko nie zaszłem. Wynająłem mieszkanie w dzielnicy, w której się roiło od przestępców, żebraków i prostytutków. Małego Foresta ciekawiło, jak się zachowam na procesie, ale z ręką na sercu sam nie bardzo wiedziałem, no bo kurde flaki... Po to mnie Ivan zatrudnił, żebym był kozłem ofiarnym, więc głupio byłoby go zawieść, nie? Z drugiej strony myślę sobie, Forest, nie bądź durniem. Dlaczego do usranej śmierci masz gnić w kiciu? Po to, żeby Ivan Bonzowski i Mike Maligan mogli sobie używać na wolności? No, trochę mi się to wydało niesprawiedliwe.
Któregoś dnia mały Forrest mówi: wiesz, chętnie bym znów zwiedził Statuę Wolności. Podobała mi się tam ta wycieczka. Więc wybraliśmy się statkiem na wyspę. Statua lśniła w słońcu i w ogóle była w pożądalu. Najpierw przeczytaliśmy napis na cokole o zgromadzonych tłumach tęskniących, by odetchnąć wolnością, a potem weszliśmy na górę najwyżej, jak się dało, i stamtąd oglądaliśmy port i te wszystkie drapaki, które prawie dotykały chmur. To co będziesz sypał na procesie? Pyta mnie dzieciak. Co sypał? Nie co, tylko kogo? Bonzowskiego i Maligena. Nie wiem, albo co, bo czas najwyższy się zdecydować, powiada mój syn. Dumam i dumam ja na to i nic nie mogę wydumać. Nieładnie być kapusiem, mówi mały Forrest. Pułkownika Norfa na przykład nie wsypałeś. Tak, i sam wylądowałem w więzieniu. A mnie wszyscy dokuczali w szkole, ale pewnie jeszcze bardziej by mi dokuczali, gdybyś sypał. Chyba dzieciak miał rację, ale nic. Stałem prawie na czubku Statuły Wolności, myślałem i myślałem, w czym nie jestem za dobry, gnębiłem się, w czym jestem świetny, i wreszcie podjąłem decyzję. Czasem, powiadam do syna, trzeba postąpić tak, jak dyktuje sumienie. W końcu rozpoczął się proces. Odbywa się w wielkiej sali w sądzie federalnym, a prokurator nazywa się Gugulianti. Powinien być burmistrzem czy coś, ale strasznie się szarogęsi, nieprzyjemny typ. Zwraca się do nas takim tonem, jakbyśmy zabili kogoś siekierą, albo gorzej. Wysoki sądzie, szanowna ławo przysięgłych, mówi, ci trzej mężczyźni, których macie przed sobą, to najgorszy rodzaj przestępcy, jaki istnieje. Są winni zuchwałej kradzieży, kradzieży waszych pieniędzy. Kurde flaki, to był dopiero początek mieszania nas z błotem. Potem wyzywał nas od kanciarzy, złodziejów, kłamców, oszustów. Gdyby nie to, że byliśmy w sądzie, pewnie powyzywałby nas również od kutasów i śmierdzieli. Kiedy pan Gugulianti przestał wycierać sobie nami pysk, do akcji przystąpiła obrona. Ivan Bonzowski pierwszy składał zeznania. Panie Bonzowski, czy przyznaje się pan do korzystania z nielegalnie uzyskanych informacji oraz przekazywania ich innym? Pyta nasz adwokat.